No witam. Przystępuję teraz już do ostatniego testu w związku z odzyskaniem ciśnienia w piłkach. Mam oto piłki dobrej jakości, dobrej firmy, ale są oczywiście bez ciśnienia. Te piłki są w metalowej puszce, która posłuży mi, żeby zrobić taki właśnie zbiornik ciśnieniowy. No i sporządziłem sobie coś takiego, taka podstawa, pręt gwintowany, szósteczka skręcone. Tutaj wężyk po to, żeby się jakoś przyjemniej łapało w rękę. Dekiel też z blachy, od spodu gumowa uszczelka, oczywiście wentyl. Wkładam teraz, najpierw wyjmuję jedną piłkę, która z tego kompletu, która posłuży jako piłka porównawcza do tych, które tutaj odzyskuję. Jakąś przypadkową piłkę tutaj uzupełniam, żeby nie było pustego miejsca. Aha. Umieszczam teraz tutaj puszkę, zakręcam. I tak przygotowaną puszeczkę napompuję do ciśnienia 2 atmosfer i będę ją otwierał co tydzień, porównując te piłki z tą, którą wyjąłem wcześniej, i będę sprawdzał w ten sposób, jak postępuje proces tutaj odzyskiwania tego ciśnienia. W ten sposób zobaczę, ile czasu minimalnie potrzeba jest, żeby takie ciśnienie w piłkach odzyskać. Pompuję do ciśnienia mniej więcej 2 atmosfer, nie więcej, pilnując, żeby piłki się nie spłaszczyły. Mam ciśnienie 2 atmosfery. Wskaźnik jest na zielono, więc są 2 bary. Czekam tydzień i otwieram. No właśnie oglądam ostatnią piłkę z meczu Hurkacza. No niestety Hurkacz przegrał. 6-2, 7-5. Aleksander Bublik wygrywa z Hubertem Hurkaczem. Słaby mecz Huberta. Hubert pasywny, Hubert popełniający błędy, momentami nie do poznania. No niestety Hubert przegrał, a ja biorę się za test po pierwszym tygodniu. Najprawdopodobniej ze Stefanosem. No dobrze, zaczynamy test. Spuszczam powietrze. No dobrze, minął tydzień. Pierwszy test. Ta piłka się nie liczy, bo to jest piłka taka dodatkowa. No i teraz sprawdzamy po tygodniu. Najpierw sprawdzam piłkę starą, która nie była w puszce. Minimum, maksimum. Dobra. No i 3 piłki po tygodniu. No dobrze, było widać. Wkładam piłki na następny tydzień i po tygodniu zobaczymy ciąg dalszy.
Minął drugi tydzień, no i sprawdzam piłki po 2 tygodniach. O, coś puknęło. Oj, coś mi się wydaje, że jedna piłka była ściśnięta. Tutaj mam piłkę, która jest z kompletu, ale nie była w środku. Piłka, która nie bierze udziału w teście. Ale mam tutaj wątpliwości, bo słyszałem takie puchnięcie. Szkoda, że puszka nie jest przejrzysta. Wtedy byłoby widać, czy jakaś piłka jest ściśnięta, czy nie. No ale dobrze, sprawdzam. Najpierw sprawdzę piłkę, która nie była w puszce. Pierwsza piłka. Druga. Trzecia. To są wyniki testu po 2 tygodniach. Zamykam piłki z powrotem na tydzień i zobaczymy, jak będzie po 3 tygodniach. Ok, minęły 3 tygodnie. Otwieram. Dobra. Ta piłka się nie liczy. To jest piłka dodatkowa. Mam tutaj piłkę z tego kompletu. Sprawdzam najpierw tą piłkę. Stara piłka. Uwaga, 3 piłki. Trzecia. Dobra. To jest wynik po 3 tygodniach. Za tydzień, myślę, że chyba ostatni test, to już będzie miesiąc i sprawdzimy, jaki będzie wynik po 4 tygodniach. I tak oto minął ostatni, 4. tydzień testu, czyli minął miesiąc i otwieram po raz ostatni puszkę. I tak oto. Tu mam piłkę, która nie brała udziału tutaj w tej puszce. Ona jako pierwsza i potem tutaj. Ta piłka była jako dodatkowa. Na razie ją schowam. Dobra. Piłka. Piłka, która nie była w puszce. Pierwsza. Druga. I trzecia. No dobrze, obejrzę sobie wszystkie części z tego filmu i na koniec będzie podsumowanie. Może jeszcze na koniec
taki test porównawczy piłki, która nie była w pojemniczku, z tymi, które były poddane ciśnieniu. Stara, tutaj odnowiona, porównamy. Jeszcze raz. Pierwsza. Druga. Jeszcze raz. Dla pewności jeszcze raz. No dobrze, wszystko chyba wiadomo. No i czas na podsumowanie. Chciałbym na początku nadmienić, że w żaden sposób tutaj nie manipuluję. Tutaj w tych testach, które przeprowadzam, chciałbym je przeprowadzić tak rzetelnie. Oczywiście nic nie podbarwiam, pokazuję po prostu tak, jak jest. Sam oczywiście wcześniej, nie znając wyniku, bo wcześniej nie przeprowadzałem takich testów i eksperymentów. Co do tego właśnie eksperymentu, no wniosek narzuca się taki, że minimalny czas, jaki trzeba poświęcić, żeby piłką oddać ciśnienie, to jest minimum miesiąc. Wcześniej no nie ma opcji, żeby te piłki odzyskały ciśnienie. A druga sprawa to ciśnienie nie większe jak 1,5 atmosfery, jak 1,5 bara, bo przy większym ciśnieniu piłka ma tendencję niestety do spłaszczenia się. To było widać, zdaje się, chyba w drugim tygodniu testu, gdzie piłka faktycznie była spłaszczona, jedna z nich, i no, nie udało się tak w pełni odzyskać tego ciśnienia. Podsumowując, no, sam pojemnik sprawdza się i oczywiście dla takiego kompletu jest jak najbardziej użyteczny. No, piłki tej firmy, no jak widać, tak średnio nadają się do odzyskania, ale oczywiście da się, tylko pewnie dłużej to musi potrwać niż miesiąc. Chciałbym jeszcze tutaj pokazać piłki, które trzymałem no, ponad 2 miesiące, więcej jak 2 miesiące w ciśnieniu. Są to piłki Dunlop Ford Tournament. I tych piłek w żaden sposób nie mogę odzyskać. Są one twarde, bardzo ciężko jest gnieść. Widać, że mają bardzo grubą gumę, ale w żaden sposób nie przyjmują ciśnienia. No i odbijają się po prostu bardzo nisko, bardzo słabo się odbijają. No oczywiście nie odpuszczę sobie. Mam już inny sposób na takie oporne piłki, jak też i inne, ale o tym sposobie następnym razem w odcinku o piłkach. Do zobaczenia.